Cukrzyca. Choroba, która jest bardzo groźna, choroba, której wielu ludzi się boi, choroba, która dotyka milionów ludzi. Z jednej strony jest no, niby łatwa do wykrycia, bo wystarczy pomiar poziomu cukru i jest ok. Natomiast w wielu przypadkach no, nie jest to takie proste i wykrycie choroby oraz prowadzenie pacjenta z cukrzycą, czyli pacjenta podlegającego diabetologom, no jest problemem. Dziś mam zaszczyt i przyjemność rozmawiać z panem profesorem Ryszardem Piotrowiczem, kardiologiem, właśnie na temat cukrzycy i początków jej wykrywania. Panie profesorze, kardiolog, no ja rozumiem, że niepokoi się o pacjenta, który ma albo mógłby mieć cukrzycę i, no i wobec tego stara się jak najwcześniej wyłapać jej objawy. Czy tak dobrze zrozumiałem? Tak, oczywiście, bo współistnienie cukrzycy z chorobami układu sercowo-naczyniowego zmienia dramatycznie rokowanie u tych pacjentów. Dlatego prawidłowa kontrola, wykrycie stanu przedcukrzycowego i prowadzenie cukrzycy jest dla kardiologów podstawowym elementem terapii. Stan przedcukrzycowy, co to jest i kiedy on występuje i jak go wykryć? Stan przedcukrzycowy to jest sytuacja, w której nie możemy rozpoznać cukrzycę, ale rozpoznajemy zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Podstawowym takim przesiewowym badaniem to jest poziom cukru, glikemii naczczo we krwi. Jeżeli on przekracza 99 mg%, a jest niższy niż 120 mg%, to jest to przedział, w którym rozpoznajemy stan przedcukrzycowy. I co wtedy się dzieje? No, wtedy ten pacjent właściwie wymaga opieki podobnej jak pacjent, u którego wykryliśmy cukrzycę. To znaczy, że po pierwsze należy walczyć ze wszystkimi czynnikami, które będą predysponować do rozwoju cukrzycy, czyli wdrożyć profilaktykę cukrzycy i kontrolować poziom glikemii u tego pacjenta w sposób możliwie wszechstronny i pełny. Co znaczy? Właśnie. I tu zmierzam do tego, co właściwie jest przeznaczone dla cukrzyków, ale u pacjentów ze stanem przedcukrzycowym też w tej chwili jest uznawane za metodę godną polecenia. Otóż wyobraźmy sobie, że jedziemy samochodem i otwieramy oczy 4 razy na dobę, a jedziemy całą dobę. To jest sytuacja, w której jesteśmy w stanie robić pomiary cukru u pacjenta przy pomocy takich systemów standardowych, które umożliwiają nakucie palca i glukometr wskazuje wartość cukrzycy, bo częściej tego nie można zrobić. A co się dzieje przedtem? Czy ten cukier wyskakuje? Z czym jest związany wzrost poziomu glikemii? Tego nie wiemy. No i tutaj przyszła nowa technologia nam w sukurs, bo oto powstały systemy, które bezkrwawo umożliwiają w sposób zdalny monitorowanie przez okres 2, a nawet i 4 tygodni poziomu glikemii. Ale zaraz, zaraz, jak to? Nie trzeba nakuwać palca? Tak, nie trzeba nakuwać. O! Tak, nie trzeba nakuwać palca. Należy tylko raz tu na ramieniu, że tak powiem, wkuć się, ale to w ogóle bezboleśnie, sam to na sobie przećwiczyłem, specjalny czujnik i ten czujnik się nosi przez 2 tygodnie bądź 4 tygodnie przy pomocy telefonu komórkowego, który ma odpowiednią aplikację. Przykładając telefon komórkowy do tego właśnie czujnika, sprawdzamy, jaki mamy obecnie poziom cukru, a jednocześnie system monitoruje ten poziom przez 24 godziny na dobę i mamy możliwość odtworzenia poziomu cukru, jego wahań w zależności od naszej diety, od stylu życia, od wysiłku w ciągu całej doby. Czyli powiedzmy, że zjedliśmy bardzo piękne, ach, cudowne ciastko albo tort i od razu patrzymy, aha, podniósł się cukier, albo wręcz przeciwnie, może spadł. Tak,
To jest bardzo dobry przykład. Możemy to dokładnie tak sprawdzić. To u pacjentów ze stanem przedcukrzycowym może nie jest aż tak dramatycznie ważne, ale u pacjentów z rozpoznaną cukrzycą jest wyjątkowo ważne, bo oto pacjent staje się partnerem w definiowaniu na przykład dawkowania insuliny, w dawkowaniu czegoś, co nazywamy lekiem pod tytułem ruch i w układaniu diety. Bo na przykład pacjent cukrzycowy wie, że nie może nic słodkiego zjeść, ale możemy mu to umożliwić dzięki wiedzy i monitorowaniu, bo oto proponujemy, żeby pacjent zrobił taki eksperyment. Otóż przed planowanym wysiłkiem, po obiadem, idzie na spacer, po czym rozpoczyna obiad od odpowiednio skomponowanego, że tak powiem, menu, czyli zaczyna od bogato-błonnikowych warzyw. Potem przechodzi przez produkty bogato-białkowe. Potem może przejść przez produkty, nawet makarony, ale al dente i odpowiednio przyrządzone. I na końcu może zjeść malutkie ciasteczko, ale musi potem iść na spacer. I pomiar ciągły wykaże, jaki skutek, jeśli chodzi o poziom glikemii, ten jego eksperyment spowodował. I może się okazać, że on może swoje malutkie mikrociasteczko zjeść, tylko musi zastosować stosowny reżim, zarówno co do wysiłku fizycznego, sposobu odżywiania, układania swojego menu. No i jeszcze mogę powiedzieć o filozofii życia i podejścia do problemów życiowych, ponieważ stres, kortyzol, to wszystko też wiąże się ze wzrostem poziomu glikemii. Ale także... wie pan co, tylko jedna rzecz. Zmartwił mnie pan strasznie, że to takie malutkie to ciasteczko, jejku, ja bym tak zjadł kawałek tortu. Kawałek tortu? To trzeba było przed rozwojem cukrzycy o tym pomyśleć. No wie pan, no nie, no tego się po panu nie spodziewałem. Bo wtedy można było wdrożyć, i to trzeba by zrobić już w szkole, odpowiedni sposób, odpowiednio prozdrowotny tryb życia, odpowiednie odżywianie i tak dalej, pilnować wagi. No jest mnóstwo sposobów zapobiegania rozwojowi cukrzycy. Panie profesorze, to się fajnie słucha, ale tak naprawdę, proszę powiedzieć, pan też tak dbał zawsze od czasów szkolnych o to, żeby właśnie odżywiać się właściwie. No a poza tym jest pan profesorem, no po to, żeby chociażby dojść do tego stopnia naukowego, to przecież tego stresu musiał pan mieć też po drodze dosyć sporo. No proszę mi nie mówić, że bezstresowo pan zdobył tytuł profesora. No nie będę mówił. No właśnie. No to jak to jest? Ale pacjencie to zrób, a my nie będziemy tego robili, tak? Nie, nie, nie. To jest w pewnym zakresie przyszli pacjenci powinni mieć wiedzę o tak zwanym, właściwie nie tak zwanym, o prozdrowotnym trybie życia, który zakłada to już nie będziemy, bo to pewnie inna audycja, który może spowodować, że ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy się zmniejsza. Ale życie jest takie, jakie jest. I w końcu u niektórych osób, w zależności również od predyspozycji genetycznych, dochodzi do rozwoju chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy, bo rozmawiamy teraz o powiązaniu tych dwóch chorób. No i wtedy trzeba się w tej sytuacji odnaleźć, żeby ta cukrzyca spowodowała jak najmniej szkód w organizmie. A żeby to spowodować, czyli zminimalizować negatywne skutki istnienia cukrzycy, trzeba ją okiełznać, czyli trzeba monitorować poziom glikemii, wykorzystując to monitorowanie do
podniesienia jakości swojego życia, żeby nasze życie z cukrzycą, z chorobą serca nie było udręką, żeby też było radością. A możemy to zrobić, w tym przypadku rozmawiamy o kontrolowaniu poziomu glikemii, poprzez odpowiednie kontrolowanie poziomu glikemii w kontekście kształtowania swoich nawyków ruchowych, w sensie aktywności fizycznych, żywieniowych i emocjonalnych i zawodowych. Panie profesorze, to co pan przedstawia, to jest no, coś przepięknego, to jest wręcz optymistyczne spojrzenie, bo jak dotąd to słyszałem o tym, że właśnie ci pacjenci, którzy cierpią na cukrzycę, no to nie dość, że muszą kłuć te palce, nie dość, że mają różne problemy, że muszą albo jeść bardzo regularnie, jeść dokładnie to, co lekarz zapisuje, no wtedy nie jest to takie bardzo przyjemne życie. No a pan jednak mówi i pokazuje, że może być całkiem. No to, wie pan, wlał pan w moje serce krople optymizmu. To chyba jest kubeł optymizmu, kubeł, nie tylko kropla. Dobra. To jest kubeł optymizmu, ale uwaga, trzeba pewnych reguł współpracy i partnerstwa lekarz-pacjent przestrzegać. To nie znaczy, że monitorowanie poziomu glikemii zwolni nas z przestrzegania zaleceń, które mamy od lekarza, ale możemy z lekarzem w ramach partnerstwa na podstawie uzyskanych wyników modyfikować swój styl życia, tak żeby on był znośny, żeby to nie była udręka. To wszystko jest bardzo piękną teorią. Pewnie gdybym ja do pana, zaraz. Pewnie gdybym ja do pana trafił, to pewnie byłoby cudowne. Pytanie, jeżeli trafię do lekarza, diabetologa w swojej przychodni, czy no, gdzieś tam, czy będzie to tak samo wyglądało sympatycznie, mile, czy będzie nas dokładnie tak traktował? Próbował pan kiedyś pójść jako taki zwyczajny pacjent do przychodni? No miałem takie momenty, No i? Różnie bywało. A, no właśnie, no więc teraz trzeba by coś zrobić, żeby ci diabetolodzy w tych przychodniach gdzieś tam miejskich, wiejskich, no nie wiem jakich, żeby też postępowali i myśleli podobnie jak pan. Aj, świetnie. I dzięki Towarzystwu Diabetologów Polskiemu, ci, którzy czytają standardy tegoż towarzystwa, wiedzą o tym, że istnieje ciągły monitoring i że istnieje standard prawidłowej kontroli glikemii oparty o właśnie ten monitoring. Czyli uzyskanie wyniku w granicach zdefiniowanej normy około 75% wyników. Co to znaczy? Że w ciągu doby 75 chyba czy 80% czasu to jest okres, w którym pacjent nie przekracza zdefiniowanego przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne zakresu poziomu glikemii. A ten zakres poziomu glikemii to jest od 90 do 180 mg procent. 180 mg procent to bardzo dużo. To dużo, dosyć dużo, ale to są takie zakresy, które po analizach wyników wskazują, że przestrzeganie tych takiego zakresu minimalizuje ryzyko powikłań związanych z cukrzycą. Panie profesorze, bardzo dziękuję za takie optymistyczne informacje i za to, że powiedział pan, że jednak nie trzeba się kłuć, zwłaszcza w tych stanach przedcukrzycowych, no od razu lepiej się poczułem, wobec czego tym bardziej dziękuję panu za wspaniałe informacje. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zechce się pan podzielić z nami swoją wiedzą. Bardzo z przyjemnością to zrobię, zwłaszcza żeby pocieszyć pana redaktora. Dziękuję bardzo, a państwa, moich widzów i słuchaczy, zapraszam na kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi.